Ten urząd tak naprawdę rządzi się w dużej mierze sam. Pan marszałek jest, jeżeli w ogóle jest w urzędzie, bo się nie tak zdarza, mówiąc delikatnie, to niestety jest prawie niedostępny. Nawet dyrektorzy departamentu, którzy mają bardzo ważne sprawy do załatwienia, muszą czekać jak na posłuchanie na Dworze Królewskim 2-3 tygodnie albo i dłużej. W związku z tym okazuje się, że to często nie marszałek tak naprawdę podejmuje decyzje, jeżeli już w ogóle kiedyś one tam zapadną, tylko ludzie z drugiego szeregu, szare eminencje można by powiedzieć. Tu najczęściej wymienia się oczywiście szefa gabinetu i dyrektora Urzędu Marszałkowskiego, pewnie jego sekretarza, którzy i w drobnych często sprawach decydują nie tylko o kalendarzu marszałka, ale jak się okazuje o najważniejszych decyzjach i personalnych, i gospodarczy dla naszego województwa. Dwór, o którym także Państwo często pisali, niestety, jak się okazuje, funkcjonuje. Rozrasta się. Rozrasta, co też rzeczywiście niesie ze sobą pewne koszty, zupełnie według nas nieuzasadnione. Te kilkadziesiąt, czy sto kilkadziesiąt tysięcy można dyskutować zdecydowanie lepiej. Nie, jest to po prostu zarzut kabaretowy. Marszałek na bieżąco i osobiście kieruje pracą Urzędu Marszałkowskiego. Żaden z dyrektorów nie ma problemów z zapisaniem się do marszałka, z rozmową. Oczywiście osoba na takiej funkcji ma zajęty kalendarz, ale wszyscy dyrektorzy wiedzą, kto jest szefem i od kogo należy przyjmować polecenia. No jest to po prostu chyba niezrozumienie marszałka Piątkowskiego, który nigdy nie pracował na takim wcześniej stanowisku, w jaki sposób kieruje się takim urzędem.